Reasumując, dotarliśmy z Polski do Włoch, aby organoleptycznie sprawdzić produkt o nazwie San Marino. Poznaliśmy zawartość opakowania. Teraz przyjrzymy się samemu opakowaniu. To jest fortyfikacją. San Marino swoim protektoratem objął święty Maryn. Urzęduje on w bazylice swojego imienia przy ulicy Il Contradino, gdzie można składać prośby i skargi. Monte Titano. Ruszamy zlustrować stan umocnień na wypadek ataku jakichś z wyroli. Współpraca blanków z naturą znakomita. Ten kompleks znacie z widokówek. To zamek Guita i pierwsza wieża Monte Titano. Solidne mury chronią interior, w którym czuwają działa i czekają pomieszczenia dla wrogów Republiki. Obiekt położony na wysokości około 700 metrów nad poziom morza idealnie współpracuje z okolicznościami przyrody w kwestii kamuflażu. Chwila relaksu przy punkcie widokowym. Spacerkiem przez labirynt wąskich uliczek i od placu do placu wzdłuż murów obronnych przebijamy się w okolice zamku Cesta. To druga wieża. Kompleks fortyfikacji stworzono według tej samej receptury, co o dwa wieki starszą Guidę. Tu Monte Titano chwali się, że urósł do wysokości 739 metrów nad poziom morza. Oto miejsce, gdzie można zaznaczyć swoją obecność na tle zamku i urwiska. Do trzeciej wieży dotrzemy idąc tą ścieżką. Torre del Montale zachwyca czystością formy bez zbędnych dodatków. Wieża to wieża i nie ma co na niej wieszać psów. Ciekawe, czy ta skalna platforma to część fortyfikacji i jakie było jej przeznaczenie. Z drugiej strony, idąc czerwonym szlakiem z Borgo Maggiore pod górę, Montale to pierwsza wieża. To by było na tyle. Oto goła prawda o San Marino. I wszystko jasne.